Nie Nie mogą prawda. oglądać w 720p, po prostu resetujemy co chwila tego streama, żeby pojawiły się wszystkie jakości, już są. A, okej. Okay. A, no właśnie, może bym sobie przestawiła jakość? Bo mi się tak czasem tnie na tych 720. Gdzie jest No, jakość? Jakość. jakość firmy Henkel. Cześć, Sebastian. 360. Cześć, Sebastian. Bim bom, Będziemy ja dzisiaj na czole trochę granie mówić Benis. o rajdzie. Ustaw się w kolejce. Cześć Sylwio, cześć Kson, cześć Samuraj. Cześć Sylwia, cześć Spadek Samuraj. stąd do Australii. Sen spadek stąd do... I jakość firmy Hentai. Słuchajcie, nie przejmujcie się kasą i levelem. Znowu ciutkę może przyfarmiłem. Ciutkę. Znaczy, chyba ostatnio miałeś podobny poziom, w Ostatnio sensie. chyba dropowaliśmy jako Sora, nie? Wydaje mi się, że byliśmy jakoś kwarendalnie blisko tego. Chyba tak. Tak, zdropowaliśmy jako Sora i ten. I później wracaliśmy się Riku dość daleko, żeby znaleźć save'a. Tak, Australia, tam gdzie mieszkał ten znany artysta. No, no, nie mylić z Austrią, gdzie są kangury. Ogólnie to... Aha, gdzieś dźwięk, Nie okej. ma dźwięku? Znam łatwy sposób, żeby to naprawić, czekajcie. Ja to nie wiem, o co wam Bo chodzi. to chyba musi Ja być... słyszę Bo wszystko. to chyba musi być rytuał przed każdym streamem. Uważajcie na uszy, od razu uprzedzam, może być głośno. Za chwilę. Ty jesteś głośno. No, ja to tak, ale mi wolno. Coś miałam powiedzieć, ale nie pamiętam co. Że zamierzam potem pisać, więc muszę się na streamie naładować A, odpowiednie nastrojem. okej. Teraz pozwól, że tobie dam dźwięk, bo już powinien być wszędzie. Czy słyszysz? Tak, słyszę. Słyszę. Czy szanowna Co widownia słyszę? słyszy? Widownią wypowiedzcie się. No, okej, dobra, A, fantastycznie. okej. Czyli przed każdym streamem ewidentnie muszę po prostu jeszcze raz dodawać przechwytywarkę. A, jeszcze wypadałoby ustawić może, żeby nie zasłaniała gra wszystkiego innego. Dobra, to słuchajcie, zanim my będziemy wracali, Riku, przez miejsca. Pierwsza rzecz, plan na dzisiaj to jest taki: skończyć dzisiaj Gangsta's Paradise. To jest jedna rzecz. A druga to jest zraszować drugą wizytę w Traverse Town. Tak, bo to jest. Spoiler. Drugą wizytę w Traverse Town, bo będzie, tak żebyście wiedzieli. Zraszować. Żeby móc farmić już sobie balungi i wszystko inne. Żeby móc mieć duże balony. Tak. Bones. No, to jakby nazwa Dream Eatera mówi sama za siebie chyba. Cześć Cześć. Dzuk, cześć Damian. Słuchajcie. Znalazłem ostatnio coś niesamowitego. Właśnie, pierwsza rzecz to będzie w ogóle ogarnięcie, kto ma hejsty wszystkie, więc pozwolę sobie. Fruitcat. Dzięki. Nie ma sprawy. Sylwia ma jednego Magic Hejsta i jeden. No, nic więcej, trochę słabo. Możesz jej odblokować chyba coś tam za punkcioszki, chyba że to jest za tym, Jak już mówimy o za odblokowywaniu poziom rzeczy za ściana. punkcioszki, to cucuchy mają 100 link pointów. Możesz podblokowywać te wszystkie ukryte ścieżki. Część przynajmniej. No właśnie chciałem, wiesz co, Shadowbreakera sobie odblokuję, bo chcę A. zobaczyć, co to jest. Eśpisz Jestem ma teraz pewna. Chociaż fire nie, Riku related chyba. boosty. Riku w Melody of Memory miał chyba Dark Splicera, ale nie jestem pewna. A może Shadowbreakera? Nie Nie pamiętam. powiem ci, Dark coś miał na pewno. Jakby To nie w miał takim to. razie chyba Dark Splicera. Dobra,
Wydaje mi się, że owieczka ma. Nawadniajcie się. I wierzcie w Ewangelię. wydaje mi się, że owieczka może mieć pożądane. Nie. A owieczka nie miała jakichś fajnych rzeczy? Magic Haste, Water Screen. Stop Block, Magic Haste, Magic Haste. Trzy Magic Hasty, Support Boost. To trzy Magic Hasty jeszcze ujdą. Co daje komentarze do Breaker, tego dowiemy się już w następnym odcinku. Także owieczka... tak. I co dalej? Wydaje mi się, że... czego się dowiedziałeś, bo nie wiem, czy w końcu powiedziałeś. Nie, zaraz powiem. Najpierw muszę ogarnąć taktycznie, co tu się dzieje, nie? Na przykład mam kolejny balon. O, nice! Ale z nim to w ogóle, wiesz, siłujemy się, żeby dostać się tutaj, do balunry. Oh. A wiecie, co to oznacza, tak swoją drogą? Mam nadzieję, że wiecie, co to oznacza, że my musimy ten... odbyć Beki! Rytuał. Powiem ci, że z tą muzyczką to jest niezła beczka śmiechu. Boże, to jest tak bardzo mój brand humoru, że nawet nie mogę być zły, a mogę być tylko dumny. Powiem tak, nawet nie masz czemu się dziwić, po prostu za dużo już razem spędzamy czasu. Nie. Żeby było inaczej. True. La. Słuchajcie, odkryłem... Nie spodziew... O! Zaraz spojrzę. Bo to ważne. Chuju, klaunie głupi. ja też zerknę. Powiedz... Zaraz odpalimy... Fuck off! Fuck off! Nic nie odpalam więcej. Odpalam niespodziankę. O, trochę się ten... Trochę dużo rzeczy się powstawiało. O, czy to Hagakure? Ej, that's nice. To jest bardzo ładne. Bardzo ładne czwarteczkowe. O. Szanuję, dam, nice. dam arbuza. Ładne. Dam arbuza za arbuzy. Uwaga, uwaga, harcy na pecety. Kiedy Milk Gets the Game? Tylko wtedy, kiedy ja będę mu grać główną postać. Gdzie jest Dim? Słuchajcie, o! To jest w ogóle fantastyczna sprawa, bo pytasz się, gdzie jest Dim. To jest bardzo dobre pytanie. Bo Dim dzisiaj o godzinie 15.35 wysłała mi wiadomość SMS-ową o treści, nawet nie pokażę, bo ty telefonicznie się nie da. Nie widzę, sorry. Nie da się tego zrobić. Widzę biały ekran. No właśnie... No, napisała mi wiadomość o treści blep. O 15.36. Tak, blep. Ja odpisałem jej blep. Od tego czasu kontakt zaginął. I to jest cała historia. No. No. Więc ja rozumiem, Dim się po prostu osunęła kompletnie w otchłań szaleństwa. My zaraz podążymy w jej ślady. W otchłań czwartku. Bubis. Słuchajcie, znalazłem coś niesamowitego i może w końcu wam powiem, o co mi chodzi. Jestem bardzo ciekawa, więc dawaj. Słuchajcie. Jak potrzebujesz mocy, mrugnij dwa razy. Słuchajcie, czy zdarzają się wam w życiu kiedyś takie momenty, że wasze sugerowane na YouTubie odkrywają przed nami nowy świat wrażeń i możliwości? Powiem tak, doświadczyłam tego w styczniu jakiś rok temu. Okej, więc jest tutaj taki kanał na YouTubie, on się nazywa Cracking the Cryptic. To jest... Tam są goście, którzy rozwiązują zagadki różnego rodzaju. Ja... Tego youtuberki. Słucham?
Co mają do tego VTuberki? Bo pewnik, bo pewnik, bo pewnik son, bo pewnik son myślał, że znalazłem jakąś nową VTuberkę. Ale a, nie, okay. Więc... Z ciekawości obejrzałem, bo gościu tam jakiś wyrąbany sudoku rozwiązywał. I nie dość, że zagadka jest ciekawa. I ciekawie się patrzy na proces jej rozwiązywania, to chyba wszystko przez komentarz, bo facet ma taki ładny głos, w sensie ładny, no przyjemny do słuchania i w sposób bardzo przystępny i zrozumiały wyjaśnia swój tok rozumowania. Ja tak bardzo lubię takich rzeczy słuchać, więc trafiłem na coś dla siebie. I to jest cała historia? I to jest cała historia, to jest bardzo fajny kanał, ja polecam. Okej, okay, okej. Okay. No. Cracking the Cryptic, okej. Okay. Cracking the Cryptic. Myślałam, że po prostu YouTube podpowiedział ci filmik, który, nie wiem, poddał ci sposób, jak szybciej zdobyć balony. Nie. Nie jest tak, że myślę całymi dniami o balonach. Ja wiem. Ale spokojnie, jakby... Żeby nie było zbyt poważnie. I zbyt rzeczowo. To ja powiem wam jeszcze inną historię, tym razem z życia. I nie wiem, czy super. Mianowicie, wychodziłem dzisiaj z kancelarii. Na pocztę. I tak się składa, że byłem akurat... Zastanawiałem się, byłem zamyślony mocno. Wielce. I schodziłem po schodach wtedy. I tak się składa, że byłem o tyle zamyślony, że źle postawiłem krok na stopniu i poleciałem na schody dupą. Ojej. I jeszcze zrobiłem to jak jakaś postać komiksa, bo powiedziałem jeszcze później, jak już osiadłem na schodkach, to powiedziałem jeszcze jakieś kilka stopni w dół. Au. I tylko takie błagam, żeby nikt nie wyszedł, nie zapytać, co się stało, bo huk był. Duży. O. Cześć, Bricki. Mam nadzieję, że nie potłukłeś się jakoś mocno. Cześć, Bricki. Nie. Ja nic nie czuję. Czwarty konny. Więc to są historie fascynujące z Daszowa. Tak, próbowałem się przegliczować po prostu. W ogóle... Mieliśmy dzisiaj raszować, a to mi nie wygląda na raszowanie, muszę to naprawić. No, na twarz to bym już pewnie nie gadał taki szczęśliwy i żeby było tak zabawnie. Nie, nie, nie. Co nie? Obawiam się, że byśmy zupełnie innym tonie rozmawiali, o ile byśmy w ogóle rozmawiali. W sensie nie mówię o no. Po prostu chodzi mi o to, że mógłbym być, nie wiem, na jakimś szyciu czy czymś. Jeju, nie, nawet... Nie mów, bo same wyobrażenie obrazów boli. Nie mam pojęcia, jak ja skończę te studia w takim stanie. Czy ty nie mówiłaś ostatnio o robieniu jakiejś sekcji czegoś? A, chciałam sobie zrobić... Boże, rozpreparować serce świnki. Ale no. To miałam robić jak miałam pojechać do domu, a nie pojechałam do domu. No ale nie zmienia faktu, że chciałaś to zrobić. Chciałam to zrobić i zrobię to, jak tylko zdobędę serce świnki. Właśnie. Najlepiej, żeby to było jak najbardziej serce pokryte ciemnością, you know? To musiałabym sobie swoje wyciąć. Jezu! Audiedż. Moje serce już od dawna należy do ciemności. Dokładniej od roku... Roku? Dwóch miesięcy. I iluś tam dni. Tak.
Przecież balony to są bardzo fajne rzeczy w deku. Warto je mieć. Nie chciałem tutaj wchodzić, idźcie stąd. Fajne rzeczy w deku. W ogóle cudowny mam dek teraz, no to jest niesamowite. Mam nadzieję, że używasz magicznego Keyblade'a. Zobaczmy. Tak. Actually tak. Dobrze. Ten jeden raz. Luna to Heartless, teraz tylko brakuje, żeby Nobody Sevika przyjął stery i mamy komplet. Xeviser, gdzie jesteś? W alternatywnej rzeczywistości. Tak. Wrzucimy sobie może Shadowbreaker za jeden cure. Ja ostatnio grałem w tego... Leczenie. Grałem w Birth by Sleep, więc czuję się bardzo pewnie z brakiem leczenia. Jak również z brakiem Once More i Second Chance. Jak również z brakiem rozumu i godności człowieka. Brawo, Dzuk! Jakim epizodem minus jeden? O czym ty mówisz? Ja nie rozumiem. Ja też nie. No, naprawdę uwielbiam, że to się da dostać za pomocą tego flow motion bez konieczności uderzenia w te wystające rzeczy. Przysięgam, za każdym razem jak słyszę flow motion, to przypomina mi się ta piosenka Niku, slow motion. Nie znam, chyba? Mogę ci podesłać po streamie. Okej. Bodajże Pinocchio Pi chyba? Drop minut, przyda się. W sumie to... Nie te menu! Jezu Chryste. Ja w sumie jak już tu jest... Nie, dobra, wyszliśmy stąd. W sumie... czy bardziej będzie się nam opłacało dokończyć ten świat Riku cały? I iść do Traverse Town, czy żeby Riku się zdropował i dokończyć Sorą, bo wydaje mi się, że Sora już nie wiesz co, tak ja chciałbym, żeby oni... ja pierdzielę sobie. Ja chciałbym, żeby oni obydwaj przeszli w tym samym momencie. Jasne. Mogą najwyżej... rozbiegać się w tym, w Traverse Town. Okej. Albo mamy Cure, w sensie, że... A, dobra, okej. Dobra. To niech mi się naładują te... no. Niech się nie ładują, bo dropa mi szkoda. W sumie robimy. A, no jesteśmy w Monstro i się zastanawiałam, dlaczego ten wieloryb puknął 50 tysięcy farbek plakatowych. Co to jakiś? No taki kolorowy. Skorpion? Har Klobster. Prawie Hara. A, czyli ten. Boże. Lobster. Kalmar? Nie. Bo nie jest to zwykły krab. Nie homar? Nie homar. Homar. Tak mi się wydaje, że homar. Yep, homar. Okej. Okay. Ja to jestem taki dobry. To na pewno nie jest to, prawda? Tak, to jest to. Krabry. Du. Potęga balonów. Balon powiedział na wszystko. I mean, basically. W ogóle jeszcze zrobię jedną szaloną rzecz, której prawie nigdy nie robimy. Skorzystam z linku. O! Co robią linki? Dają mi na przykład skrzydła. O! No linki dają różne rzeczy. Można na przykład... Na przykład jak był ten z miałałem. To był takim wielkim chonki bojem i można było skakać na przeciwnikach. Okay, to okay. Był link. A niektóre dają po prostu... Jak tu się lata?
No, nie wiem jak się lata. Czołkami. Nie mogę. Czołkami skrymi. No, jak się lata? Okej, okay, dobra. A niektóre dają jakieś te command style z BBS-a. Na przykład jest... jest coś, co daje ci Wingblade'a bardzo szybciutko, to pamiętam, że jest taka kombinacja, która ci Wingblade'a daje praktycznie od ręki. Biorąc pod uwagę, że Wingblade był końcowym, endgame'owym chyba stylem, to naprawdę brzmi dobrze. No i po bossie. To nie został odpowiednio znaczony. Jak widać... To było szybkie. No, bo... O, smacznej pizzy nie w ogóle. To, no ale to jest moc balonów, basically. Kogokolwiek je. Jak happy. Jak słodko. I thought I was only sent into the past. On the Destiny Islands. So why does it seem like... time was rewound in this world too? Dobre pytanie, Riku, nie mam pojęcia. The world was freed from darkness, but is yet to wake from it. It's trapped in a never-ending dream. Czekajcie, muszę wykonać pilny telefon. Pilny telefon, bardzo pilny telefon. Cześć, mamo? Blade. Hey look, it's a lucky emblem. No niestety ważny telefon nie odbiera. Może później. Może później. O Boże, tam jest beczka do zgarnięcia ze free. Ojej, nie... A, możesz zabierać punkty? Możesz. Tak. Cześć, Shinji. Cześć, Shinji. Jak tam, jak... Jak życie? Jesteśmy teraz pod wodą. Sora ma 1.3 dropu, nie podoba mi się to. I ma jakieś zupełnie inne party. Nie no, może chyba takie być? Nie może takie być. Nie no, tak długo jak ten ziomek jest, to chyba może być. Nie, wydaje mi się, że takie miałeś przy Riku. Nie wiem, czy jajcarz... Nie, jajcarz był chyba za miał wywalony. Nie, jajcarza nie było. 3K3 dropu. Powiedziałbym, jaka nie chcę być ordynarny. Co się dzieje, przyjacielu? Właśnie, o co chodzi? Czy od cuchów możemy coś zrobić? Nie daj, czekamy aż Benis wbije 25, żeby miał tą Kyuragę. Może być zawsze defense boost, może być spark. Jaki mamy tutaj command deck? Ten drain dive może zostać wywalony na Shadowbreakera. Okej, okay, I see. Say no more, fam. Współczuję. Ale dobre były, chociaż dobrze spakowały. Właśnie, to przynajmniej się opłacało. Właśnie, bo to jest ważne, bo ja sam może kupię. Może lepiej nie. Zajebiste. Okej, będę pytał o taką markę, słuchaj. Dzień dobry, już mają państwo zajebiste w ofercie. Hit hop, Boże. O, tu jest dużo rzeczy. Po stronę trzeba będzie trochę spieszyć, bo ma trochę dużo tego dropu, niestety.
nie da się tego dropu jako pewniczyć? Pewnie się da, myślisz, że wiem jak. Mogę ci to szybko sprawdzić. Nie będę się raczej tym przejmował, mam drop minuty od tego. No, okej. Co tu się dzieje? Kaccenka może? No. Mini kaccenka. Właśnie, tu ewidentnie muszę być. Tu jest zapis, więc może... Może jakiś bosik się zbliża tutaj też. Byłoby fajnie. Wydawało mi się, że tu będzie więcej scen z Pusbando, ale nie jestem pewna. Wow, 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 wow! Jesteśmy u Pinokio, Zuku. Gangster's Paradise, tak. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdybyś uznał, że to jest Atlantyda, bo w sumie jesteś teraz na morze dnie, prawie, że. No, tak. Dalej kwestionuję to, że Sora może oddychać. Znaczy wiem, śpimy i tak Sora dalej. Sora jest za głupi, żeby zrozumieć, że jest pod wodą. Proste. I stupid. Liko jest ewidentnie moron sexual. Albo Kairi. Zależy kogo spytasz. Bo. Gratulacje. Mamy to i to. Wiesz, prawdopodobnie gdziekolwiek byśmy nie chcieli iść z tą płaszczką, to flow motion i tak nas tam dotrze. Miał być świat z planetą skarbów i go nie zostawili. Chyba tak. Jej, trochę mi smutno. Nawet nie wiem, czy nie ma go dalej, nie można go odtworzyć z plików gry. Czy nie ma jakichś takich prototypowych map, czy czegoś w tym stylu. Ale powiem tak, moderzy będą mieli pole do popisu. Już widziałem zresztą mody do Hearthstone 3, które przywracają pokoje, jakieś bardzo, bardzo różne. W takiej bardzo podstawowej formie, ale bez wątpienia moderzy będą w stanie to podrasować. Ja myślę, że spokojnie pewnie można na silniku Hearthstone 3 zrobić remake'i wszystkich poprzednich gier. Widziałam już... mod z odtworzeniem walki Aquy z Terranortem z BBS-a na silniku KH3. To o wyglądało Boże. Całkiem spoko. Monstro. A, to wieloryb. Nie rybka. O nie. Jesteśmy zgubieni. To już za dziwny traf. Na pewno się nie spodziewałam, że... droga ucieczki zostanie nam jakkolwiek odetchnięta. Odcięta! Nie no, spokojnie. To, wiesz, słowa godne niedopieczonego proroka. Nie, ostatnio tak przetłumaczyłem Half-Baked Prophet. Tak na szybko. Dobre tłumaczenie. Nie dopieczę. Co to za styl pływania? Na debila. Nie wiem. The hell? Nie wiem, co tu się dzieje. On został zamrożony? Dziko jest. Myślałam, że... chcę mu odciąć ogon, ale... Tak, nie, on jest zamrożony! O, okej. Okay. Miałam cicho nadzieję, że będziemy się bić z monstrą. No, tak jak w tym arenie w BBS-ie. No nie, bijemy się z Chill Clobsterem. Bardzo unikalnym bossem, którego nigdy wcześniej nie będzie.
No właśnie to jest takie trochę smutne, że ci bossowie ze światów wiśniowych, jak na razie to się wydaje, że z jednym wyjątkiem u Trona, a tak poza tym to chyba wszyscy to będą po prostu no Dreamitery po prostu. Czyli absolutnie nic emocjonalnego tego. No tak, chociaż zawsze fajnie jest widzieć kilka unikatowych designów mimo wszystko, moim zdaniem. Ale że kawa nawiązanie do 2002. Okej, musisz mi to wyjaśnić, Duke. Boże, kamera mi zaświrowała przez chwilę. Nie jestem teraz pewna, ale tam... Nie, dobra, jednak nie chcę powiedzieć głupoty, więc niech Dzuk może wyjaśni. Why was Yoda afraid of Seven? Because Night 7-8? Może jodowy szyk zdania. Zawsze na tropie. No czy on mógłby przestać odwalać jakąś kaszanę i bić się jak normalny Dreamiter? On tak se wisi i cały czas jest poza moim zasięgiem, Mario Kartem Sigrys. Wiecie co to oznacza? Chodź tu wielki! Rośnij duży okrągły. Wynisej. I on nic nie robi. Jej, nie narobi. Nie narobi. Ledwo co? Teraz to już nic nie robi. No nic nie mogłem zrobić, bo nie mogłem w ogóle z niego wejść. Nie mogłeś z niego wejść? Nie mogłem. Za wąsko było. Co tu się dzieje? Wystrzeliłaś sobie monstro. Chuj mi monstro. Co masz zrobić? Zniszczyć lód. A. Jak tam dotrę jakoś w miarę szybko, to spoko. Nie tak mi się wydawało, że coś w tym 2012 chodziło z tym zamrażaniem ziemi. Ale mówię, nie chciałam powiedzieć głupoty. Reality shift na monstro. Space Whales! Co tu się dzieje? O bo... Balonza! Okej, okay. What? O, to jest piękne. To jest niesamowite. Okay. Łączymy siły z cholernym wielorybem, który ma w sobie dziecko, które mamy uratować. I ćwiercze. I ćwiercza. I bijemy się z przerośniętym homarem. True. I wygraliśmy, apparently. Żyj sobie dalej w tej swojej bajce. Tak niedorzeczne. Niam. Zjedzone. To w sumie dawno, dawno nie było krokodylone. Wor. Numora był na tym, na swojej legendarnej mieszance. Wiadro, tak. Kiedyś może da mi przepis. Podzielę się wtedy z kimś. I get it now. After this, Pinocchio and Jiminy's world gets dragged into darkness. And they end up cast into the sea between worlds, along with Monstro. And then, they end up in Traverse Town and the belly of the whale. That's when we meet for real.
Nic nie dodałem. XD. I w tym momencie wychodzi moja nieznajomość jedynki. Nie, Sara dobrze mówi, możesz mu zaufać. Jesteśmy teraz w przeszłości względem KH1. Nomura, co dodałeś do wywarów? Nic nie dodałem. Nomura! Nusrałem! I tak powstało u wiadro. Pot. Fenris Gear. Extra boost. O, mamy tutaj dwa oddzielne Keyblade'y dostali, bo tamten Riku dostał inne. Dziwnie jest widać Donalda i Goofiego w swoich tych defaultowych outfitach jeszcze sprzed ich podróży. O, to kruk. Zupełnie niepodejrzany. O-o. Ach nie, to na pewno nie jest pułapka. Gorsh, what's it say? It's from Maleficent. She's kidnapped Minnie. She took Queen Minnie. The letter says for me to return to Disney Castle, or else. Mickey, there is no time to waste. There's no time to waste. Okay, you fellas stay here. King Mickey, we're going with you. Gosh. Też nie. Dobrze, że król ma posłów wśród swojego ludu. Tak. W ogóle nie byłem świadom o tym, że ten subplot w ogóle istnieje. Jest absolutnie nieważny, don't worry. Tak, jest, wiem, bo on nie ma żadnych konsekwencji później, to już spoiler, ale... Timing is too perfect. Too calculated. Maleficent must sense a change in the forces of darkness. A change like Xehanort. Nie no, stypie, przygotowujesz swoich nowych uczniów do tego nadejścia Xehanorta. Wcale nie tak, że... Może nie tak. Zaraz ten. O kurcze, kurcze, cóż to, przecież to druga wizyta w Traverse Stone. Dawać mi moje miejsce do grindowania! Myślę, że spokojnie dasz radę, bo mamy bardzo ładny czas. Okej. Okay. Mamy tak godzinę 20 minut. Yep, yep. Więc z drop minutami myślę, że będzie w porządku. Why, hello down there, Sora. Joshua! I've been waiting. You do know you can wait on the ground, right? Come down so we can talk. Now? Nope, I'm too cool. Now? What do you mean now? You're the one who said you were waiting. You know you're turning more into Neku every day. But listen, I'm glad you two showed up because... You two? Does that mean Riku's here? Yes, but you and he are still a world apart. He didn't seem special. Samurai, what the fuck? Żegnaj, miło było cię znać. Yeah. Just look at Neku. He and the others all found their game partners. Oh, they're back home safe now? Zuki, nie wiem, dlaczego on się z nim zaprzyjaźnia. On się z każdym zaprzyjaźnia, bo to jest Sora. The Reapers are dead set on erasing them for good. But they found refuge in this world. And luckily, each other too. Reapers? Right. Dla mnie każde SMP na każdym poziomie trudności kojarzy się z Mass Effectem, więc... Powiedział Robin Fusion Accident tak, że masz endgame weapon na pierwszym levelu i... I was sort of hoping you and Riku could help us out. You have your keyblades, and with those, we might still have a chance. Joshua, pomógłbym ci, ale nie napierdziała mi w tle Calling Kingdom Mix, więc chyba no cigar. He might be by your side, he might be a million miles away. You can't measure the distance in time or space. Even without the wall between you, it's hard to say. Don't worry, he's with me. Even when it might seem like he's not.
Then you two are lucky. Lucky bros. You and your friend are lucky too, Joshua. I appreciate you saying that with conviction, even though you have no idea what you're talking about. Hey! Anyway, Neku and his partner are pinned down in the Fountain Plaza. I can count on you, right? Always. Dobra, lecimy w takim razie do Fountain Plaza. A gdzie to było? Gdzieś po drodze. I plan jest taki, żeby przejść... tak, leciało w pierwszej wizycie. A, okej. Byłaś chyba przy tym nawet. Musiałaś być, jeżeli to było przy pierwszej wizycie. Chyba, że było przy drugiej. Nie, bo... W sensie, nie pamiętam, czy to było... Nie, no to było na pierwszym streamie chyba. Jeśli to było na pierwszym streamie, to nie miałam dźwięku, więc dlatego mogę nie kojarzyć. Aaaa, to dużo wyjaśnia. I tutaj mówię, plan jest taki, żeby przejść drugie podejście Traverse Town jedną postacią w miarę możliwości. Naraz, bez dropowania. Później dopiero ewentualnie no przeniesiemy się na Riku, ale chcę mieć jedną postać, która mogłaby tu grindować. Oj, widzę, że jest co! Już duże słonie się pojawiają, to tak, że będzie to coś dobrego, myślę. Duże słonie będą dobre rzeczy? Nie wiem, ale to już jest znak, że coś się zmienia. No, okej. O, jestem zmutowany. W sensie w grze. Mam jakiegoś silensa. To dobre, Breaker jest całkiem dobrą komendą, jeżeli mam być szczery. Przynajmniej na razie. Pewnie command game ta komenda będzie bezużyteczna, bo bossowie będą za szybcy. No wtedy. Endgame pozdrawiam. Avengers Endgame. Gdzie jest mój przeciwnik, mój oponent, którego muszę szybko pokonać? Before to on. Tak, to było. Wait, what? Co się stało? No bo miałem zadanie, żeby pokonać ziemka na czas i no wziąłem go, znalazłem i go pokonałem na czas. Ram pam param figment dostaliśmy i ice dream cone. Ha? Jakieś pudełka. Pewnie atak tej foczki. Co to jest? To jest Fountain Plaza, czyli to tu. Tak. Ale z tego co kojarzę, to nie będzie headbando. This is starting to wear me down. Can we get a time out? O! Weź to główny z tej gry! What? Mi się przynajmniej wydaje, że to jest ten Dream Eater. Miss me? Sora? I'll take it from here. No. I don't need your help. Of course you do. Where are your Dream Eaters? Muszę wypełnić, żeby korzystać z mocy przyjaźni. Oh, right. Your partner. Well, don't you want to make it out of the game? Who's gonna help her if you get hurt? Okay. I'll let you do the sweating. Tak. Będzie poconku. A to później. Oni chcą timeouta na czat. Oni są wolni na szybkość po prostu, to jest ich problem. Wow, wow. Effort. Brakuje mi dosłownie tylko kilku komend, żeby ten balon mógł się rotować bez końca. Brakuje mi po prostu więcej miejsca w deku. W ogóle dwóch postacie cierpią na straszną anorexię. Nie wiem, Skyrim widzę. Chyba wszyscy jedynki trochę.
Być może? Nomura w ogóle ma właśnie. Tak powiem, patyczkowaty. Okej, uciekł nasz Dream Eater. So you must be Neku's partner. Yeah. I'm Shiki. Nice to meet you. Neku told me all about you. Cool. But you should have seen him. He looked everywhere for you. Hey, Sora, stop talking. What? Why? You said you need her. That's a good thing. That's sweet, Neku. I need you to stop annoying me. Social anxiety kind of peaks. I'm sorry, is this a bad time? Because that Dream Eater we're after has retreated to the other imagining of this world. Other imagining? You mean where Riku is? Yes. He and our other friends will do what they can, but we'll just run ourselves in circles at this rate. We need to trap that thing in one place, and then we can finish it. Postawić pole międzywymiarowe. The third district. Okay. Jak ruszyli. A ten stanął. Joshua. Yes, Neku. Tell me. Are we really gonna make it home? No nie. But Neku, I thought you couldn't afford to lose. Give up on yourself and you give up on the world. Right. Biegnij, Neku. So I'll see you there. Czy to jakiś bromans? Yeah. You're my friend. Czuwam. It's your home too. Maybe it's you that's turning into Sora. Huh? Thanks. Dobra. Jedziemy w trzecią aleję. W trzecią przecznicę. Trochę, ale aż tak, mi to jest square. Designy będą podobne. Taki wow, pokaż mi protagonistę od Squeenixu. Dobra, robimy sobie zapis. Wezmę i sobie drop minota szybko wrzucę. Higurashi dziś się skończyło, w sensie te nowe. Czy Luna żyje? Luna, czy żyjesz? Żyję, żyję. Okej. Okay. Jestem teraz tutaj. Okej. Part drugi na lato. Muszę ogarnąć wreszcie Kai. Ja się nie wypowiem, bo nie oglądałem, nie oglądam. O, tu mamy jakiś ten Sliding Sidewinder. Jest zabawnie. Ja ogólnie lubię ten, lubię... Ryć sobie głowę. Tak, dokładnie. Tego słowa szukałam. Dziękuję. Myślę, że w mojej głowie. Wyjść trochę stamtąd było trochę niebezpieczne. Nie no, co ty. Fajnie jest. Jak już mówiłam, lubię ryć sobie głowę. Nie chcę, żebyś ucierpiał w trakcie. Nie. W sumie wojsz nadmiar pasków, zamków od Nomury, czy kopię protagonisty z Dragon Ball Toriyamy. Ha. I mean... Trudno powiedzieć. Obydwa style mi pasują estetycznie. Więc jakby nie mam żadnych czegoś, co by przeważyło jakoś taką tę szalę. Dobra, Shinji, dobra robota. Pognot found.
szale klonoszali. Nie mów mi, jak mam żyć. Nie wiem, może ja chcę przepisać, gdzie taka po literce Shinji, pomyśleliście o tym? To jest trzeci ten. No nie chcę się... Nie chcę się bondować, słodki Boże. Ej, no daj. Ja... Tak, akurat może. Ja akurat lubię synchrono. W sensie... Wiem, jak mocno przypomina Goku, ale równocześnie jest na tyle distinctive, żeby być twoim własnym designem, moim zdaniem przynajmniej. Znaczy, no tak, wiadomo. Design. Twarz jest podobna. Reszta jest zupełnie oddzielna, więc ja też nie widzę problemu z tym, żeby tak wyglądało. Can take my dog to the park as all the dogs keep trying to... Yep. Okej, dobra, nie ważne. Sylwio! Jakbym miała wybierać między stylem Nomury a stylem Toriyamy, to chyba wolę styl Nomury. W sensie mi po prostu bardziej podchodzi, nie żebym hejciła styl Toriyamy. Mhm. Co ja chciałem zrobić? Deck. I to będzie... Shadowbreaker. Muszę napić. No. Właśnie. Bądźmy nawodnieni. Slajmy co? Dzuk, czy ty napijesz się tej herbaty do końca streama? Nie. I got it, Riku. It's working. People through for us. What? No, że pewnie z drugiej strony Riku wykopał ziomka do nas. We'll do. Okej. Mhm. I go uwięziliśmy w ten sposób. Ho. Co tu się dzieje? To by w takim razie oznaczało, że to jest miejsce, tak? Take out the Dream Eater summoned by Pelikan. No, to ewidentnie jest boss. Wygląda. Słychać trochę, jakbyś była under the water. Jesteś daleko od mikrofonu? Jestem tak daleko od mikrofonu jak zawsze. Teraz do sobie przypomniałam. Balunga, czy możemy się odpalić? Może. Tylko jakiś cure by się przydał w sumie, bo... O, HP. W ogóle wydaje mi się, że jak na tą część gry, to masz mało HP. W ogóle mam wrażenie, że Dream Road Distance jest mała pula HP. Ale może mi się tylko wydaje, bo patrzą tak na krytykal rany. Opa, kolejny. Dziwny ten Gutsman. My musimy bić tego Gutsmana, czy tego Pelikana? Gutsmana. Jacek, powiedz mi coś, czego nie wiem. Shadow Devils się, more news at ten. Tam najpierw. Nie, dobra, Shadow Devils się. No to nawet ja bym się przyznać. O. Czy wszyscy to wybaczałam X5? Ten boss jest dziki, jakiś, nie wiem co się dzieje w ogóle w tej walce. Ale dzieje się to, że on jest skończony. Właśnie został skończony ziomek. Zaraz będzie kolejne przywołanie pewnie.
nie musisz go bić teraz? Nie, on jest niewrażliwy. A, okej. Czy to nie jest po prostu powtórka z bossów, którzy już byli? W sensie, no zobaczcie, krawiec na przykład. Znaczy nie było tych dwóch wielkich usiłków, ale krab był przed chwilą dosłownie. Nie wiem, może mi się wydaje, ale ten osiłek to mógł być Latite de Sproche? Nie, tam był ten, Wargoyle tam był. Wargoyle. Mhm. A! No. I porobione. I akurat mówiłaś o tych, Boże, wszyscy sobie zaraz pójdą, nie idźcie sobie, nie idźcie. Chcesz coś, no, mów, dawaj. Dawaj, Shinji. Not again. What? Hey, Josh, where'd it go? Somewhere else. Out of Traverse Town, and out of my reach. Jest którego nocturna? No, Hadera Master. A, okej. So we failed the mission? I'll go after it. What? Come on, I'm not an actual player. Can't I bend the rules? Well, I guess the rules of the world don't apply if your hearts are connected. Right, Sora? That's how you roll. Right! Then it's settled. Nawet nie ogarnąłem, że calling leci. Dzwoni! Ktoś do cię dzwoni! No właśnie, nie dzwoni. Ważny numer nie oddzwonił. It wasn't easy. You made it easier. Yeah. To jest Bob. You've changed. Calling, to jest Bob. Jutro mają być preordery, o kurczę. To ja składam od razu. Chyba mi się komputer trochę A jeszcze Nortiego nie ma na tym. Goddammit. Husbando! Gdzie Husbando? No właśnie nie ma, a to by się już... A to by się już przegrzewa. No to komputer, a nie ja. Zresztą komputer też ma taste. Sorry, ale się nie podzielę. Spotkamy się w Shibui. Spotkamy się w Sandzie, żegnam. Knockout Punch. W ogóle nie wymieniłem Keyblade'a na to podejście po Traverse Town, więc... Ale... Możemy zrobić ten sam światniku. Będzie więcej miejsc do grindowania. Mi to pasuje. Drop. O Boże, jak mało punktów na bonusy. Are you serious? Od czego to zależy? Pewnie od czasu, w którym jestem... Od czasu? Nie wiem nawet. Wezmę sobie może tak, decelerator. W ten sposób. Nie, Magic Game. Dobra. I teraz wracamy tutaj i idziemy tutaj jako Reiku. Jak wrócę do domu, to sobie zrobię granko w ten... W Melody of Memory? Mhm. No, jesteś tu, bo musiałeś wrócić. Joshua. The sword that never was. What happened? Trouble happened. I was hoping one of you could help. When did Sora get here? Bravo, Riku. Why can't he be this quick on the uptake? Yeah, well, Sora's a little... Oh. Now, wszyscy wiedzą, co chodzi. Tak. We've got a new Raiku, a gdzie Ho-Ho? It keeps jumping. Nie, gdzie Ho-Ho. This is heavier. That, it knows how to summon creatures like it. Pretty powerful ones too. The others are on a mission to stop it, but they need help. Nice. The others?
You mean Shiki and her friends? Reiku. That's right. They all found their game partners. And Shiki's over fighting the other Traverse Town. In fact, Sora's helping them out. Good to hear. So what can I do? Actually, the Dream Eater just reappeared in the Fountain Plaza. Które? I sent Beat and his partner to face it. I'm on it. Ten atrofi tak widziałem. There's something else you need to know. These two Traverse Towns separated by the portal. I was under the impression they were parallel worlds. But it looks like I was wrong. Wrong how? That's where it gets tricky. After you and Sora left, Shiki crossed the portal to join her game partner. Did you notice players have a mission timer inscribed on their hands? Well, when she got to the other side, Shiki had more time left on her clock than her partner. And when Beat's partner crossed over from the other side, she had less time left. So time flows differently here and there? So what? That's true of any two worlds. Co to może oznaczać? Czas bandu, wyjaśnij, proszę. Wyjaśnij. Dobre, dobre. Like pokomplikuje jeszcze bardziej. They are not parallel worlds. You mean there's a past and a future? No coś. Nie, niemożliwe. Are clearly separate. It's not just time that sets them apart. As you yourself noted, every world flows at its own pace, which tells me that for all their similarities, these are two distinct worlds. Distinct worlds? Ja mam wrażenie, że wiem, co się dzieje, biorąc pod uwagę, że wiem, co się dzieje po prostu w końcówce Dream Drop Distance i bardzo mi się nie podoba to. Jeśli wiesz, o czym oni mówią, to proszę wyjaśnij mi potem, bo ja wiem, co się dzieje w końcu i tak nie rozumiem, o czym mówią. W sensie, rozumiem, jak to może się wiązać z późniejszym wyjaśnieniem, które będzie później. Ale nie mam pojęcia, jak to może być ważne. Słuchaj, czy lubisz incepcję? Czy lubisz incepcję? Taki film. Oglądałam raz, była spoko. No. Dobra, Fountain Plaza, tak? Fountain Plaza, ja. Oni muszą przejść sobie egzamin z bycia mistrzem Keyblade'a. I oni muszą obudzić 7 światów po prostu. Wysłał ich Master Yen Seed. A Riko na przykład nie ma upgrade'u do deku i co zaraz? Ale ma Keyblade nowy i zobaczymy, to jest Ocean's Rage. O, on jest dla nas korzystny. Po co? Bo Master Xehanort wraca z martwych i trzeba mocnych i zdolnych Keyblade Wielderów, żeby go powstrzymać. Dlatego Master Yen Seed wymazał im pamięć ze wszystkimi ich umiejętnościami, które mieli. Tak. Gdzie tu się... A ma... Czekaj... Jaki upgrade do Bakugo? Czy to jest jakiś My Hero reference? Gdzie ja idę? Backstreets. A, upgrade do D. Jacek! Zmiłuj się, usuń. Mogę usuwać wiadomości. Inny mogą. Nie usuwamy. Bo nawet nie mogę. Dobra, co my tu mamy? Cóż tu jest? Tu jest friendship portal. Fuck friendship.
All my homies hate friendship. Xehanort prawdopodobnie kiedyś. Jaki ten? Teleport behind you, typek. Wielkie drzewo deku. To było w Ocarinie? No ogólnie w Zeldzie jest ten wielkie drzewo deku jako taki staple. O ile się nie mylę. Ale chyba nie, bo w Link to the Past też było. Chyba. Nie wiem, chcę wymazać tą grę ze swojej pamięci. Tak jak ta gra wymazała swoje zapisy z pamięci. Takim już to i musiałem go wysłać i go zrozumiesz. Let me see. Fajnie, nie jestem tu. Ale będę słona na Zeldę do końca swoich dni. O Boże, a to, czy to jest mem dźwiękowy? Bo jeżeli to jest mem dźwiękowy, to... Czy to jest Preygu? Tak. Wiesz co, ja to słyszałem, nie słysząc tego. Nie wiem, co to za dziwny dasz tu się dzieje, ale niech będzie. A, bo on po prostu jest cały czas w flow motion. Preygu! Ha, ale kto? Gdzie? No ty, czy chcesz wyjaśnić, to by się śmieli? Nie. Nie no. No Shinji mi wysłał mema z Fire Emblema, który nawiązuje do e-sportowego StarCrafta. A, okej. Okay. Gdzie ja jestem, dokąd zmierzam? Ten plaza. Ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Zaczynaj się robić niebezpiecznie. What do you mean? Ten chip w mózgu zasłonił. Co nie? Ale nawet nie mogę mówić, że byłem szczepiony. Super, ja mam rozwiązywanie sudoku, a ty masz legal loli. Legal loli. Trochę rozbieżność w zainteresowaniach, ale okej. Nie no, to nie jest pułapka, Shinji, obejrzyj to. Jestem pewien, że to jest absolutnie bezpieczny content. Balunry są bardzo fajne, jak mam być szczery. Balunry są o tyle fajne na przykład na bossów, bo możesz zrobić taką kulę balonów, taką kupę balonów w jednym miejscu skupioną, nie? I to ci się wszystko później wybucha na bossie, zamiast rozbiegniętej balungi. Więc nie wiem, czy balunra nawet nie jest korzystniejsza, bo nie wiem, czy jest aż na tyle wyczuwalna różnica w sile tych komend. Na takich mniej mobilnych bossów to balunra owszem, a wydaje mi się, że na wszędkiej mogę się balunga bardziej. Okej, okay, w ten sposób. Żebyś się wprowadzała na nie. Fair enough, fair enough. Jest to argument, który jak najbardziej rozumiem i akceptuję. Mówiąc endgame'owych bossów, mam na myśli jednego konkretnego. No tak, bo jakżeby inaczej. Nie ten, nie uprzedzajmy faktów. No oczywiście chodzi ci o tego ostatniego. Co to za jakiś nagły drop klatek? To co tu chodzi? About time, yo. Beef. What happened to your dream eaters? Don't need them when I've got my game partner. And I don't need you.
Ah, here we go again. 5 seconds ago, it was, where's Riku? And now the act? Whoa! It's so nice to meet you. I'm Rhyme. Riku, right? Sorry, my partner's acting just like gonna, this. Just gonna moment. I am not. Always gonna go around and tarnish my reputation. Since when? You burned that bridge all by yourself. Nobody raises his reputation by lowering others. Yo, Riku, you gonna sit there and let her get in my grill? Sorry, it's just... You two are cut from the same cloth. I know. Made of feet looks and talks, but there's a heart of gold in there somewhere. Yeah. Just me, good so I know what you mean. There, see, I'm a rhyme. You didn't just call me a punk again, huh? No Boże, ile można patrzeć na trzęsiawe, co tu się dzieje? All right, now we ruffle the feathers. Ready to do this? Yeah! Yeah! Me and Rhyme will handle things here. You go after that thing. Right. Psychology sitting, zmindbreakowaliśmy go ewidentnie. To nazywa strategia. Tak. To wszystko było specjalne. Wykaz polecerowany. Jep, jep. Ale musimy ścigać teraz tego ziomka po to, żeby on później uciekł do Sory. Co on mnie skanuje? O co mu chodzi? Trochę może prywatności jak... typie. Może jak skończyć się skanować, to zrobić swojego klona. Tak. Do antywirusa mi gra. Znaleziono 11037 wirusów. Niech skończy to zrobić twoje 63. Oho! Okej, okay, gdzie mogę się przeskanować? Nie no, mnie to już przeskanowali 1,5 miesiąca temu. Więcej nawet trochę. Nie no, może jakoś tak go. 1,5 z hakiem. W Medbayu. O Boże! Quantity versus quality, huh? Szkoda, Riku, że ty nie masz niczego. Nie no, nie. To jak on był wredny, to on tak powiedział. I Benisa. Quality Benis. A mi to jest... Quantity versus Balloons. Balon... Quantity versus Quantity and Quality. Tak, dokładnie. Balony to jest pełen pakiet. Riku właśnie w ciągu jednej walki dostał 2 poziomy, by the way. Nice. Nie, to jest tylko ten bonus. Nie, bonus, okay. Mhm. Among Us brzmi jak super boss jakiejś nowej Jakuzy. Cera Terror Recipe, nice. Riku, the third district. We're going to pin it between both worlds. Dobra, przy okazji będziemy mogli sobie naładować deck kolejnym balonem. Bo to mi chyba tylko zostało. When in doubt, więcej balonów. Benis, masz 25! Wiesz co to oznacza? Kyuraga! Yes! Trzyma dał. Czy mam co? Okej, okay, nieważne. Nieważne. I w ten sposób zrobiliśmy całego tego puszka. Czy możesz go teraz wywalić? A czy chcę? Nie chcę. Nie, w sensie... Nie, on ma hejsty, jak zostaje. A, okej, okay, dobra, to jest argument. Ale jeśli cuchy mógłbym wywalić. Jezu, sorry, samo zaraz zdropuję, przepraszam. Bo chciałbym, żeby jajca wbiło selling points.
A z tego więc to cycuchy nie mają żadnego hejsta ani nic w tym stylu, więc mogę odpuścić je na spokojnie. A wiesz, co to oznacza? Beczki. Co tam mówiłaś? Po co w ogóle trzymaliśmy cycuchy? Ona coś leveluje? Chciałem skończyć jej ścieżkę całą, nie? Po prostu zobaczyć, gdzie... Okay. Jezus Maria, nie na... No! No! Spadaj tam, idę jeszcze raz, biorę kolejną beczkę, bo to nie ma sensu. Chyba i tak dostają tych punktów ile, Jezus Maria. A widzisz? Dobrze, że mam kasy dużo, to będzie dużo do kupowania tych. Piękne. Dobra, kota to ja mam w dupie, bo on już jest i tak porobiony. Czemu mi... ich tak dziwnie odbiło. Dobra, ładnie jest. Uważaj. Przerzuciłem ich już. Okej. Teraz ich podtrzymać tutaj. Okej, dobra, działamy. Taktycznie to trzeba rozgrywać. Taktyczny pinball z literami. Dzięki, Luna, naprawdę doceniam. Przepraszam. Myślałam, że chodziło o to, że zapyszyłam. Zapyszyłaś, no! Ej, nieważne, jak już mówiłam, zaraz zdrapuję. Nie no, spokojnie, nic się stało. Nie ma czegoś takiego. Jak zapeszenie. Dobra. Ale mamy Magic Boost. I on... On ma dalej? Magic Haste, Attack Haste, ale dalej jest Spark i dalej jest Level i później jest Bind, Level i Balloonra. Przyda się na pewno, więc go zostawiamy. Ultra Drop. No jej coś do 120. No praktycznie wracamy teraz znowu do pierwszego i stamtąd do trzeciego. Czy to powinno być tu? Yep. O, zobaczcie, no to jedna balunra i cały jeden taki ten ziomek skasowany. Niesamowita sprawa. Jesteś taki dobry w tą grę. W ogóle ten podobno ma wyjść w angielsku. Ta książeczka. Character Files. Aha. W Kingdom Heartsu. Jak tam w październiku. No i dobrze, i wychodzi. Będzie kosztować 40 dolców, to się zastanawiam. A mi czemu nie? Może być ciekawie. I pomocny taki musimy wykonać. To jest jeden. To jest drugi. I to jest trzeci, dzięki. Takie trudne. Co my tu mamy? Co dostaniemy? Royal Cake. Good. Ale my musimy do Third District. I to jest chyba gdzieś na górze? To jest second, ale chyba tutaj u Riku trzeba akurat iść przez drugi. Tak mi się wydaje. Że Riku nie ma przejścia prosto do trójki.
A tam to wejście po drugiej stronie jest dokąd? Właśnie poczekaj, bo ja mogę gadać głupoty. Musisz mi dać chwilę. Nie, zobacz, tutaj by było przejście do trzeciego, nie? Tylko ono jest tutaj zablokowane. Z kolei Sora ma, zobacz, tamte drzwi zablokowane, które prowadzą do Bakalej. A, okej. Okay. Halo? Bleb. Chodź na streama. Dim, dawaj na streama. No, dawaj. Dobrze, to teraz twoim obowiązkiem jest zwlec się tutaj. I need your horny energy. Jestem potrzebna, żebyś to zmienił, bo zaraz oboje wszystkim dropniemy. No, to tam... We... Blep. Git. Przywołana, tak, wcześniej do Dim dzwonię, żeby jej powiedzieć blep. I te drzwi są później zablokowane jako Sora, to te. Dim. Hej. No to blep jak blep. Co tu się stało? Co ten Streamlabs odwalił nagle? Bo parę osób napisało wcześniej i nie odpaliło od razu. Cudownie. Reagowało. Rozumiem. Streamlabs, tak, Streamlabs po prostu... Streamlabs już się szykuje na horny. Streamlabs simpuje Dim, tak, to może też. Trzeci. The power of bleb. Cześć, Zizik. No czemu te klatki tak dropią tutaj? I uciekł. Just as planned. He didn't get this. Every time we chase him down. I know. But we've got an ally on the other side. Don't worry. I got a friend on the other side. Yeah, you got a friend in. I still don't like it. You are such a good listener, Beat. You're like a sponge, really. Me? I'm not a sponge. I'm just me. You mean Daisuke Nojo Beat? Hey! Don't use my full name! That's a weird name. Hey! I mean, Riku po prostu nie zna konceptu nazwiska. No to już? No. It's time to go. Hey Riku, thanks. Yeah, stay cool. We'll catch up with you soon. Fajny dzień na wydziale. Say hi to Sora. Sure. Co to jest? Riku. Tam? Co leci w tle teraz? Leciało. Bo to nie jest calling. Dobra. O 20. No tak, bo są ten. Obostrzenia 2 Electric Bugalu. Ble? Aciu! Beat wygląda jakby kiknąć, no. Miałam zrobić gra. Ten gra pisał. Knockout Punch, okej. Okay. Zobaczymy. O! We all got a role to play, right? Gorsh, at least he's honest in a dishonest way. A nie, to jest to głównie źli tej gry. Mine shall be insulted so. I have great plans for dear Pete and for all the worlds. Once I have taken them for my own. Then I've got bad news for you. That day's never gonna come. Generator obostrzeń. Perhaps you should take a few moments to reconsider. Or does the Queen's life mean nothing to you at all? Me?
Której ze ścieżek pisana kapslokiem? Siema, cześć Hitsuru. Cześć Hitsuru. Tell us what you want. Let me see. Shall I begin with this world? I much preferred it in its darker, more ominous permutation. You said it. This place needs some lights out time. You're lying, Maleficent. Not even you would go through this much trouble just for that. What is it you're really after? Dobre pytanie. Very deceptive. Bravo. I presume you're familiar with Xehanort. Nie, nigdy o gościu nie słyszeliśmy. Outside of my own. You know him? As do you, I see. Yes, he shared everything with me. To go about winning a heart over to the darkness. The darkness. And, most gloriously, about the seven hearts of pure light. The ones no tak, to było w jedynce. To był plan Maleficent w sumie najpierw. However, the worlds were too complex, too much for even me to contain. It seemed I had miscalculated. Czemu Goofy ma mechaniczną łapę? W sensie taką jedną uzbrojoną, a drugą nie. Żeby wyglądał cool. You do have the data for all the worlds. Och, dane nie. And now you will hand it over to me. What do you mean? Don't you bozos pretend you don't remember. Me and Maleficent was trapped inside it. Now cough it up. Nie, chyba chodzi mu o... Nie, no czy to jest moment, w którym Coldest jest... Ja się zabiję, ja się zastrzelę zaraz. Wydaje mi się, że jedyne co musimy zrobić, jest to, że... Coldest nie liczy się. Oprócz tajnego zakrytania. Very well. Face your doom! Cóż to? Co to może być? O, mój jest kompetentna. No. Nawet. Wytrzesna koronę. Say, m'lady, I think the pipsqueak's right. We better hit the road. I now know that what I seek lies within these walls. Trust that I will eliminate you in good time. Maleficent w sumie później będzie miała bardzo dużo czasu, żeby zrobić coś w zamku Disneya, ale nigdy tego nie zrobi, bo jest za głupia. Tak, jak sobie teraz pomyślę o tym. Znaczy ona chyba w pewnym momencie zmieniła sobie obecnie zainteresowanie. Trochę tak. Axel. Przysięgam. My name is Lee. Got it memorized. Próba udawania, że kurczę, nie wiadomo kto to jest. O nie. Skip. Tak jakby to miała być jakaś niespodzianka, tymczasem to było oczywiste, odkąd tylko ten czakram wyleciał na ekran. Hello, I am not Roxas. Goodbye, Roxas. I am not Roxas. Mamy teraz dwa kolejne światy, czyli Kraj Muszkieterów i Symfonię Czarów. I ten ostatni świat, który majaczy na horyzoncie. Prawdopodobnie domyślasz się, co to jest. Cóż to może być? Nie mam pojęcia. W ogóle, apparently, jesteśmy niedolevelowani tutaj. Combat level jest 28. Riku ma 22. Sora ma 23. Może pójść nie tak. Nie, no mamy balony. Możemy iść najpierw do Symphony of Sorcery. Tam będzie Hezbollah. Okej, idziemy do Country of the Musketeers. No za duży level jest, nie dam rady. Muszę wbić poziom najpierw. Czy tylko, chyba tylko tobie. Bo ja nie mam żadnych tutaj...
bo ja nie mam żadnych dropów, klatek. Jedyny drop, który jest, to tutaj. Jezus, jeszcze jakiś boss? No nie! Braula Marii! Ha? To za kamiczkę. Sora tu jest, tu są. To jest z muszkieterów. Bo to są komiksy ze świata, w którym zaraz będziemy. No, okej. Okay. To jest ta kalamarnica. Tak. Już z tym walczyliśmy? Tak, walczyliśmy z tym. No tak. A, okej. Okay. No w ten sposób się tego unikało i później był dostęp do jego sobie, to no, dobra, już wszystko pamiętam. To porobione. Au. Nie wiem, czym by to było. Hop. I koniec! Ale to był boss, o mój Boże. Może jeszcze zaskoczę. No właśnie, chyba jest... Niestety kolejna forma. Wow, ale fantastyczny design. Kółeczko muszę robić. Jeszcze tylko jeden filmik, co oglądasz? Memy z Fire Emblema, czy coś innego? Co on robi? Ha? Ja nie rozumiem! I ten boss jest głupi. Strasznie cię przycina teraz. W sensie, tak jakbyś mówiła spod kołdry czy czegoś. Tak brzmiałaś. Teraz lepiej? Teraz lepiej. Nie trzymałam tego. Nie połykałam mikrofonu. I widzisz, i to był twój błąd. No nie wiem, co ja mam z nim zrobić, Boże. Take cover behind... No nie zabroni, ale wtedy to... Ja zrozumiem, jak no, po prostu nie będzie przez chwilę na streamie, się wyciszy czy coś. Ja jestem ze skałą. I musimy 4 razy to powtórzyć, ale jest fucking serious. I jeszcze oczywiście hitboxy nie działają tak, jakby chciało, just kill me now. W Birth by Sleepie nie trzeba było robić czegoś takiego. Ergo Birth by Sleep jest lepszy. Czy w ogóle były jakieś fragmenty semi-mistrzowe? Nie. Właśnie nie. I bardzo szanuję tę grę za to. Ale nie była tam, nie była obowiązkowa. Chyba, że się chciało dostać ultima lepiej. Bo jeszcze jedno góra, dwa podejście do tego i powinno być git. Dobra, dodżet. On jakiś tam odprawia rzeczy, ale teraz powinny być skały. Są skały. Naprawdę nie było sensu, żeby te sekwencje tu się pojawiały, no. Nie no, to jest dodatkowy experience. The Dream Drop Distance Experience. Holy Diver. You've been down too long in the midnight sea. Dobra. Kraj muszkieterów.
Matoś, to ten, Piotruś. Bez nogi. What kind of world did I end up in this time? No, biorąc pod uwagę, że już widzieliśmy Piotrusia w jednej przeszłej inkarnacji, to może czas na drugą. Wonder Comic. Uwięź przeciwników w komiksowej książce, gdzie ich zakończenie nie będzie szczęśliwe. Wow, to brzmi tak ponuro. Okej, musimy gałeczką ten. Gałeczkami ruszać, żeby reality shift się opiera. Musimy iść do opiery. Teraz all for one chyba? A teraz leci? A teraz one for all. One for... A, to jest dobra muza. To jest całkiem fajny motyw w sumie. Walki. Oj, 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 jeden. Ta, Riku zaraz dropnie. A, ups. Przykro. A, skrzyneczki. Dream Candy. Nie wiem, nic nie dostałem. Chyba jakaś fałszywa ta skrzynka. Jop, dużo rzeczy do grindowania z... Mam nadzieję. Dobra, zobaczmy co jest w tych komiksach. Zrobiłem łóż! Super. Lewek w sumie, lewek. Trzeba będzie zrobić. Lewe. Popped like a balloon, like a literal balloon. Co jeszcze coś ciekawego? O, zobaczmy. High potion. Buy potion. Haha! Ej, widziałam to gdzieś ostatnio. Widziałam ten żart gdzieś ostatnio. My w ogóle mamy krytyki? Dawać mi to. Knockout punch zdaje się być dobrą bronią. No, idziemy do opiery. Sable. Jest pytanie do ciebie, Luna. Pytanie do mnie? Tak. Wydaje mi się, że mógł być Nightmare Aura Lion. No to był Aura Lion, tylko z Recolorem. Ale w zasadzie to rasa to sama, tak? Okej. Okay. Dobra, musimy wygrać bez używania trójkąta. To może być trudne. Chociaż czy... Właśnie, bo przecież ten można używać komend, więc... Ghost Drive też była jedna z takich late game'owych komend w tym, że... Komend style w Birth by Sleepie. Więc... Chciałbym. Już chciałbym, ale... Przecież ja... Chciałem użyć Reality Shifta. Boże święty, ta gra. No, Elmo jakoś się rozlało. Nie
I level. Nice. My Cosmic Heresy. Tak. Rozlane jak... No. Jak mleko. Jest, tak, to jest Aura Lion. Mhm. Fleeting Fantasy dostaliśmy. Nice. I o, Aura Lion Recipe z tego wypadło. No kurczę. O. Zobaczmy. Będziesz chciał? No. Bierz go jak reksioszynkę. Mm. Głodna jestem. To później musisz iść ten, zjeść. Tak jest plan. I was reversing my car in the garage and asked my son to spot me and let me know when I hit the wall. I heard the bang. Jezu. Quarter to four p.m. Zjem po streamie, Sylwieszko. Nie bądź. Tylko... Create Spirit. No i niestety nie mam jeszcze materiałów na lewka. On wymaga Intrepid Fantasy 0 i 3 i Noble Fantasy 3. Jak będę mógł je wygrindować, to się wezmę za to. Dzuk bardzo stęsknił się Dim za tobą, bo stwierdził, że jest za mało, bez ciebie jest za mało czwartkowo. Dobra. Chciałem ability linki sprawdzić. Ja w sumie. A, miałam znaleźć przepis na omlet. Chcę spróbować zrobić omlet. Okej. Okay. Mam ambitny plan. Może nawet przed wyjazdem do domu. Mhm. Dobrze. Żeby zapożyczać jajka. Jest. Nie wiem, co się dzieje, Boże. Ja też nie mam pojęcia. To jest skrzynka. Ja bym wspomnieli to. Raz zobaczymy. Ja mogę do niej dotrzeć przede wszystkim. Na razie. To... Blokuje mi niewidzialność. To jest tak bez sensu. Co nie? No zobacz, no nie mogę, literalnie nie mogę tam lecieć. Because fuck me apparently. Co za bait! Co za tease! Co za tease indeed! Straszne. Przecież Shinji, bo rozumiem, że mówisz o muzyce. Tak, o jakiejś ścieżce dźwiękowej z gry. No! Zła gra nie znaczy, że zła muzyka automatycznie. Jest dużo złych gier, które mają absolutnie świetne soundtracki. Sonic 06 mi się automatycznie przypomina jako przykład takiej gry. Mega Man X! Dobra, nie będę otwierał tej. Nie będę otwierał tej dyskusji. Wypsuło mi się, ale nie. Wow, ale teraz to ty hejcisz po prostu. Spokojnie, nie skanuję Krosa. Ja nie hejcę Krosa, przysięgam. Jezu, to nie z tego fabuły. Przepraszam. Najniższy to zanim mieć opinię. Nie. Zaraz Shinji się odezwie jeżeli chodzi o opinię. Dostaliśmy bardzo ciekawą opinię na temat opinii. Obiektywne opinie? Dobra, jako że zaraz dropujemy i tak, to myślę, że teraz zrobimy sobie jedną minigierkę z Dream Eaterami.
i będziemy kończyli na dzisiaj. Taki jest plan. Ile ty masz tych beczek, bo ja mam tu tam zawsze rozmazane troszkę. Chyba teraz miałem 5. A, okej. Spoprałem trochę, bo powinienem dać tutaj ten Arenar Seala, żeby się nabijał jeszcze. Okej, good. Nie! Fuck off! Spadł mi clown. Czemu on zawsze spada mi jako pierwszy? Are you serious? Jest gruby, więc jest ciężki. Jaki szkalunek! No nie mogę! Fat shaming się dzieje na moim streamie, proszę państwa. I mean... No. Kurna no. Dobra, finish. A, 15. Bind i teraz dopiero będzie level. I za 100 punktów mamy balunrę. Dobra. Tutaj robimy saveik. No i dobra, słuchajcie, kiedy anime music quizy? Ha. Dobre pytanie. Jakoś na weekendzie może się zgadamy. Może się uda. A tymczasem to by było na tyle. Widzimy się sobota, niedziela. Wydaje mi się, że zgodnie z planem wszystko będzie szło. No i oczywiście za tydzień w czwartek z dalej z 3D. Także graj dla was wersji i... Luna. Trzymajcie ciepło. Shinji? Cześć. No bo... Zkwestionuję to. Dobra, nieważne, cześć. Cześć.